Kasai, Hajbek, Panama i Pref, co oni tutaj będą walczyć o zwycięstwo, a finałową rundę rozpoczyna Andzelaniszek. Oj, jajajaj! Widzieli Państwo, co się stało? Odpięła mu się w locie narta. Kto się stało? Za moment zobaczymy raz jeszcze. Wydawało się, że powoli podchodzi już do lądowania Andzelaniszek i lewa narta, lewe wiązanie. Tak jest, puściło lewe wiązanie. Poleciał mocno do przodu na twarz, uderzył mocno głową o zeskok. Ojej! Tak popatrzyłem na jego prawą nogę i wydaje mi się, że może być poważny problem. Za moment odpadnie pięta. O! A tam lewe biodro. 123 metry w kwalifikacjach. Stał na podium. Pamiętamy w Klingenthal wczoraj podczas tego pierwszego konkursu 14 miejsce. Aż musiałby w okolicach rekordu skoczni. Ajajaj! Stanął mi przed oczami obraz Tomasa Morgensterna. 2003 rok, kiedy niemal w identyczny sposób upadł Austriak. Popatrzmy na Andiego Wellingera, oby nic się poważnego nie stało. No to jest ten mocny podmuch wiatrzny. Proszę zobaczyć raz jeszcze wyjście z progu. I tutaj lewa narta, która złapała powietrze. Nie był w stanie wyciągnąć, uratować się z tej opresji Andrej Wellinger. No i tak to się skończyło. Proszę sobie wyobrazić, on miał prędkość ponad 90 km na godzinę w powietrzu, kiedy go obróciło i spadł na zeskok. Noch im gleichen Jahr folgt der erste Rückschlag. Im November 2003 wird der Bewerb in Kusamo von seinem schweren Sturz überschattet. Macht ein Salto, fix nochmal eine. Fürchterlicher Sturz von Thomas Morgenstern. Aber ist noch bei Bewusstsein. Morgenstern hat Glück. Er kommt mit einem Fingerbruch und Prellungen am ganzen Körper davon. Heute Morgen kurz vor seinem Trainingssprung. Bis zum Schanzentisch verlief alles normal. Nach dem Absprung kippte ihm aber der linke Ski vorüber und der Sturz war nicht mehr zu vermeiden. Das Ganze sah schlimm aus, doch der 20-jährige Tomiller, er sei in der Bewegung viel zu aktiv gewesen und zu stark über die Zehenspitzen abgesprungen. Nebst Prellungen am ganzen Körper zog sich Simon Ammann eine Gehirnerschütterung zu und musste nach zur Beobachtung. Simon Ammann dort gestürzt, im Tiefschnee gelandet, aller Chancen in der Gesamtwertung ledig geworden und dann zurückgekommen. Und jetzt stürzt er wieder. Eieiei. Es will einfach nicht funktionieren. Das Landen ist eine Achillesferse. 136 Meter. Arbeit. Und sie rufen gleich die Sanitäter herbei. Ja, das passiert dem Simon doch in letzter Zeit. Ja, der erste ab und zu mal jetzt hoffen, er kriegt sicher keine Luft. Das nimmt absolut Zwischenrippenmuskulatur. Das lähmt er kurzfristig. Ach, nee. Aber